Cześć, z tej strony Rakt i witam was w kolejnym odcinku z Kwarantanny Masakry i dziś się zajmiemy pewną rzeczą. Mianowicie, jeżeli jeszcze nie wstawiliście łapki w górę i nie zasubskrybowaliście kanału, to możecie to właśnie zrobić, ponieważ przychodzę do was z konkursem, do którego zapraszam. Mam 5 myszek do rozlosowania i możesz być jedną z tych osób, ale żeby wszystko spełniać, to musicie napisać, oczywiście zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał i przechodzimy do tego, co chcę wam pokazać, a mianowicie, moi drodzy, pewien konkurs dla was, który jest bardzo prosty i sami zdecydujecie, kto wygra, kto z was wygra. I uwaga, za mną jest coś, co się zaczyna, co zaczynam robić i myślę, że to będzie dokończone za jakiś jeden dzień, myślę jutro, pojutrze. I pierwsza osoba, która napisze komentarz pod spodem, co to będzie i co to przedstawia, ta zgarnia tą myszeczkę. Oczywiście, jeżeli wygracie i to będziecie wy, bo wam odpowiem w komentarzu, wygraliście, to musicie do mnie napisać na maila, ale wszystkiego się dowiecie w kolejnych odcinkach, bo ja wtedy tą osobę wytypuję. A moi drodzy, przed wami się pokazuje to. Pierwsza osoba, która napisze, co to jest i co to będzie, więc jedna osoba dzisiaj wygra. Chciałbym te wszystkie myszeczki rozlosować, więc zapraszam. Jeżeli już zgadliście, co to jest i już napisaliście teraz w komentarzu, co to jest, to przypominam, że o 21.45 jest livestreamek, plus, moi drodzy, napiszcie mi, co kolejnego tego zbudować. Bo jeżeli wiecie, co to jest i wiecie, co to będzie, to napiszcie mi w komentarzu, co kolejnego zbudować, co to ma być. Wy wiecie, o co kamanci, którzy już zgadli. I moje gratulacje dla pierwszej osoby. W kolejnym odcinku będzie kolejny konkurs, więc wyczekujcie. I gdzie to kolejne zbudować, co to będzie, a my się zajmiemy mianowicie dzisiaj między innymi zbieraniem rzeczy na to. Zobaczcie, no to jest 2D znaczek, albo postać, albo... Ja myślę, że już tutaj ponad 100% napisało raczej, że wiedzą, co to jest. Może to z tej strony powinno być obejrzane, nie wiem, albo z tamtej, albo z tej, sami się zastanówcie. I moi drodzy, aktualnie potrzebujemy piachu, który jest i potrzebny, plus potrzebujemy też barwnika niebieskiego i czarnego, bo to są dwa barwniki najbardziej potrzebne. Ale żeby nie było też zbyt łatwo, to ja będę sprawdzać na kanale osoby, która to napisała, czy macie udostępnione subskrypcje, czyli czy na pewno subskrybujecie i czy jest to widoczne. Bo myślę, że warto, naprawdę warto. Myszeczki są 4 czy 5 myszek z Hyperbooka, które kosztują coś koło 100-150 zł za sztukę, więc to są jedne z takiej z górnej półki. Więc myślę, że warto, a w szczególności wszystkim gamerom, bądź nie tylko, jeżeli pracujecie w sumie na laptopie i potrzebna jest wam myszka, to też możecie brać udział w tym konkursie. Kolejne będą, że tak powiem, te rzeczy, które tutaj, że tak powiem, wylosowałem i wybrałem, będą w kolejnych odcinkach i wy będziecie znowu decydować właśnie, kto wygra. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby zadecydować, kto ma wygrać? Jest to bardzo proste. Mianowicie, jeżeli zauważycie, że taka osoba już to napisała pierwsza, to co wy chcieliście napisać, to zostawcie łapkę w górę pod komentarzem tej osoby. I jeżeli napiszecie to, co mam kolejnego zbudować, ale w tym stylu i wiecie, co to będzie, jeżeli wam się spodoba tej osoby komentarz, to też go polajkujcie, żeby nie było, że tak powiem, to tutaj zasługuje wasza uczciwość. Więc jeżeli, powiedzmy, ktoś będzie chciał, powiedzmy, zrobić, no nie wiem, zrób logo na przykład PewDiePie'a, no to jeżeli zauważyliście, że logo PewDiePie'a już występowało, to logo PewDiePie'a i chcecie, żeby to zbudował, to oczywiście lajkujecie to i zostawiacie komentarz pod tym, pod tą osobą, która to pierwsza zostawia, typu 1 albo to, bądź nie wiem, coś w tym stylu, żebym po prostu widział i żeby to było oznaczone. I ta osoba, która będzie miała najwięcej lajków pod komentarzem w tym miejscu, ta również dostanie ową myszeczkę. Oczywiście myszki będą z autografami, więc nie ma problemu, ja opłacam oczywiście całą wysyłkę. Czy wam się podoba taki pomysł, żebym robił takie konkursiki? Bo ja chętnie będę robić dla was konkursy i możemy takie konkursy robić co odcinek. Tym odcinek myślę, że taki będzie występować co 2, 3 bądź 4 dni, gdzie będę po prostu wylosował tą jedną osobę, żeby nie było, bo też, że tak powiem, miałem nieskończonego czasu, żeby potem czekać na osobę, aż to odpiszą i w ogóle. Tylko teraz jest pewna sprawa, gdzie jest kolejny squid. Bo mi są naprawdę squidy teraz potrzebne. Tak samo jak i nie wiem za bardzo, z czego ten
barwnik, ja potrzebuję tą terakotę, to znaczy tą light concrete potrzebuję, light blue concrete. On się wydaje, że to jest w tych kolorach, bo jeżeli to robię w złych kolorach, to jest trochę failik. I bardzo chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim za aktywność, bo jesteście naprawdę niesamowici pod względem livestreamów, pod względem tego, jak się angażujecie na Instagramie, więc zapraszam też na Instagrama, który jest w opisie, na Snapchata, żeby czasem ze mną popisać, chociaż na Instagramie częściej odpisuję. Snapchat to jedynie sobie sprawdzam, co robicie w ciągu dnia i tyle. Albo jak mam jakieś info, że jest odcinek, to wam podsyłam tą informację, że owy odcinek wleciał na kanał. Jak jeszcze nie wiecie, to odcinki są dzień w dzień o 15.30, więc dziś jest jeden odcinek o 15.30 bądź 15.45, jutro będzie kolejny. I tutaj widzę, że Lisu się chyba bardzo angażuje i chce coś wybudować, ale czy to jest zamek? Nie. To znaczy, to wygląda jak taki początek zamku, ale czy to będzie na pewno zamek? No to jest ciekawe. I uwaga, owy plan wynikł budowy tego z blaszki budowli. Budowla blaszki, to znaczy zainspirowała mnie do tego, żebym robił takie odcinki, bo mega fajnie i cute wyszła, bo to jest to chyba ajajaj, nie wiem, nie jestem weebem tak jak blaszka i myślę, że to jest dobry pomysł. Uwaga, siądźcie, bo nie wytrzymacie. Chcę wprowadzić wasze najlepsze prace. Czyli wprowadzić serię, gdzie wy jako Minecraftowi twórcy czy Minecraftowi twórcy w grze, czyli tworzący jakieś wielkie budowle, nie tylko, żeby zrobić serię, gdzie wy podsyłacie mi swoje mapki, a ja te mapki ogarniam. To znaczy mapki, nie chodzi mi o mapki do przechodzenia, tylko o budowle. Budowle typu właśnie coś z wieloma detalami, na przykład nie wiem, no mój portret, taki 1:1, co nie, że weźmiecie i piksel po pikselu zrobicie, no wow. I takie też rzeczy będę nagradzać, bądź z takimi osobami będę nagrywać odcinki. Bądź brać te osoby właśnie na te odcinki, osoby, które wygrały. Więc też mi napiszcie, czy to wam się podoba. Wiecie, tak napiszcie w podpunktach 1, czyli że co to jest, to co tam było. 2, co mam kolejnego zbudować, bądź polajkować czyjeś. I jeżeli coś, to 3 kropka i trzecią rzeczą ma być, czy wam się podoba pomysł z tym, że będziecie podsyłać mi swoje prace twórcze w Minecraft, a nie, że będę brać nie wiadomo skąd, że tak powiem, najlepsze budowle, bo to jest kompletnie bez sensu. Też będę to jakoś nagradzać. I dla wspierających też myślę, bo w sumie tak jak wam mówiłem, była ta seria prowadzona, Minecraft Ale. To była spoko seria, ale widziałem, że nie za bardzo się angażujecie. A ja bym chciał bardzo zaangażować wszystkich wspierających, żeby też mieli coś od tego. I tak jak mówiłem na livestreamach i nie tylko, jak będzie otworzony sklep, który przypuszczam, bo dziś coś ruszyło z tym sklepem, przypuszczam, że już niedługo mieć, w zależności jakiego macie wspierającego, taką mieć zniżkę na kupno koszulek, plus dodatkowo będziecie mieli możliwość decydowania ze mną w jury, która, że tak powiem, praca jest najlepsza. Czyli wy będziecie ze mną latać i robić te top 10 tych prac i sami będziecie decydować, która praca według was jest najlepsza według autorskich. I takie osoby, tych wspierających, prosiłbym na Discorda, żeby dołączyli na Discorda. Podesłany link jest w opisie, żebyście mogli tam wejść, bo z was, z Discorda będę wybierać i wy będziecie na każdym odcinku ktoś inny wbijał i oceniał razem ze mną tę pracę. Myślę, że naprawdę spoko sprawa, żebyście coś tak mieli, co nie? Więc tak jak mówię, pierwsze prace możecie mi podsyłać, to znaczy, nie wiem jak tą serię nazwać, może Szok w Minecraft, czy coś takiego, że wasze prace Szok w Minecraft podsyłać mi, przypuszczam, że dajmy ten czas do 25 lipca. Do 25 lipca macie czas na podsyłanie prac, na tym, który jest w opisie, nie na Get Hero, tylko na ten drugi, podsyłać mi wasze prace do, że tak powiem, do piątki, do top tej piątki, dziesiątki budowli. I to, żeby to były jakieś pomysły, takie naprawdę fajnie. Możecie robić na GM-ie, to nie jest, nie ma survival moda. I żebyście podsyłali mi te prace, a ja będę sobie patrzeć, oceniać pod względem modulcowym, pod względem wielkości, pod względem detali, pod względem wszystkiego. Możecie budować na przykład Minas Tirith, albo Erebor, albo właśnie jakieś, nie wiem, portrety, czy coś w tym stylu. To jest wasza koncepcja, co stworzycie, a ja to będę oceniać razem z moimi wspierającymi na odcinkach i osoby prawdopodobnie stop, że tak powiem, top trójki będą mogły wygrywać. I oczywiście wspierający też mogą brać udział w tym. Nie ma problemu.
bo tutaj chodzi o to, żebym też z was zaangażował do tego, żebyście robili coś super i kreatywnego. Nie bądźmy, że tak powiem, na niskim levelu z kreatywnością, zróbmy coś naprawdę fajnego. Więc przypominam sam koniec. Żeby brać udział w konkursie, musicie zalajkować i zasubskrybować. Jeżeli zobaczę, że osoba, która napisała komentarz wygrywający, nie subskrybuje, no to sorry mordko, no ale odpadasz niestety. I no niestety to będzie twoja wina, ale, bo musi być subskrypcja publiczna. Plus, moi drodzy, kolejną sprawą jest napisanie, co kolejnego wybudować i osoba też z najbardziej polajkowanym postem, komentarzem będzie miała, że tak powiem, możliwość tego wygrania tej myszki w tym przypadku. I co dodatkowo, no chyba ostatnią rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to to, żebyście obejrzeliście odcinek, no właśnie, to wiecie, co macie zrobić. Dzięki za to, że oglądaliście, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jest to taki odcinek, no, konkurs dla was i to nawet fajny, bo konkurs zapowiadający kolejne konkursy plus angażujący każdego z was osobno i wspierających i, że tak powiem, subskrybujących, więc chyba to było na tyle. Do zobaczenia o 21:45 z tymi, z którymi się zobaczę na livestreamie z Minecrafta, potem z Dead by Daylight i The Walking Deada. Na jutrzejszy odcinek o 15:65 bądź 16:00, tak, dokładnie. Trzymajcie się, do zobaczyska ludziska, siema!